Cześć. Jesteśmy w sklepie Music Express. Mam przed sobą najnowszy keyboard firmy Yamaha PSR S670. To jest instrument poniekąd przełomowy. Ja mówię o instrumencie Yamaha, że jest przełomowy. Nie jeden się uśmieje. Ale słuchajcie, tak jest. Oczywiście wszyscy zwrócą uwagę, że jest 416 barw, w tym również 11 mega voice'ów, 19 sweet voice'ów, 28 cool voices, live voice, rewelacja. Wszyscy zwrócą uwagę, że jest 230 stylów, styli automatycznego akompaniamentu, ale ten instrument jest przełomowy. Nie dlatego, że ma bass reflex i działa bardzo efektywnie i nagłośnienie jest bardzo fajne, że ma dwa wyjścia, a nie jedno stereofoniczne, że ma wejścia na dwa pedały kontrolujące. Nie to jest ważne. Ten instrument jest przełomowy, ponieważ wprowadza nowe zasady muzykowania dla młodych ludzi. Nie trzeba umieć grać klasycznie, żeby tworzyć muzykę. Nie wiem, czy pamiętacie historię Disco Polo. Disco Polo bez serii keyboardów Rolanda serii E, no nie byłoby Disco Polo, tak? Duża część przebojów powstała w oparciu o automatyczne akompaniamenty Rolanda serii E. Przed nami jest instrument, który ma szansę powtórzyć sukces serii E. Młodzi ludzie, kupujcie sobie Yamaha PSR S670, a będzie wam dane. Będzie wam dana możliwość tworzenia muzyki. Nie disco polo, ale dance polo, uwspółcześnione gatunki muzyczne. Dobra, no w głowie ścisłości 128 głosów polifonii, 400 ponad barw, 230 styli akompaniamentu, stereofoniczny fortepian. Dla klasycznych muzyków bardzo fajnie, że jest przenośnik oktaw. Wszystko się zgadza. Barwy fortepianów, barwy pian elektrycznych, bardzo fajne. Się zgadza, to już było. To, co jest pierwszy raz w tej klasie instrumentów, w keyboardach, to nie fortepiany, nie piano elektryczne, nie styl akompaniamentów, nie Music Finder, na przykład bardzo fajna rumba. Dobra, to już było. Ale dojdźmy wreszcie do tego, co jest nowego w tym instrumencie. Gdzie to było? Dance and R&B. Proszę. Mamy style. Perkusja fajnie. Posłuchajcie akompaniamentu. Mm.
Nie trzeba zmieniać akordów. Yamaha wymyśliła, że wystarczy wcisnąć jeden akord jako tonacja utworu, a utwór będzie się sam grać. No to posłuchajmy. No ale skoro nie musimy kontrolować akordów, to możemy robić inne rzeczy. Yamaha wyposażyła instrument w bardzo fajne barwy syntezatorowe. Na przykład. Do tego mamy możliwość modyfikowania tych barw za pomocą modulatora, również za pomocą dwóch gałek Live Control. Ale to może służyć również do kontrolowania arpeggiatora. Tym sposobem Yamaha stworzyła nową grupę odbiorców dla swoich instrumentów. No bo takie stare pryki jak ja to usiądą i zagrają sobie na przykład. Młody człowiek włączy instrument, wybierze sobie styl, na przykład Eurodance, uruchomi sobie arpeggiator dla wybranego
syntezatora, na przykład Squarelite. Nie ukrywajmy, że znajomość współczesnych przebojów pomaga w takim graniu. Ja niestety nie jestem na czasie, dlatego kombinuję. No ale młody człowiek, który zna ze słyszenia, ma jakiś podstawowy dryg muzyczny, to jest instrument dla niego. Nie wiem jeszcze ile kosztuje. Będzie pewnie troszeczkę droższy niż PSR S650, ale uwierzcie, absolutnie nowa jakość. Nagrywaliśmy również przez mikrofony XY, żebyście mogli posłuchać, jak pracuje wbudowane nagłośnienie. Naprawdę jest czad na instrument, który waży 8 kg. Subwoofer tutaj jest z boku. Robi doskonałą robotę. Nawet przy barwach fortepianów. Bo na tym umiem podobno trochę grać. No to zobaczmy w takim razie. Basu jest tyle, że aż rezonuje statyw. Także moim zdaniem ten instrument zrobi super karierę. Być może powtórzy sukces serii E firmy Roland. Przyczyni się do stworzenia nowych przebojów muzyki rozrywkowej. Nowej generacji disco polo.
Polecam.